co my tu widzimy? Po prawej stronie, gdzieś w oddali, jakieś końcówki dźwigów, tak? Żurawie czy coś takiego, to jest? Na tle tego szarego nieba. Czy my jesteśmy nad morzem? Nad wodą? Otwieramy drzwi. Dzięki. Zamykamy za sobą. Jest. Tak, mamy następne. To jest to samo. Podejdziemy kawałek dalej i zobaczymy. Ona jest złączona z takich elementów, widzisz? Że ziemniaki były tym głównym elementem, który właśnie się jadło. Oczywiście, oczywiście, dobra. W związku z tym mamy tutaj całą ziemniaczaną ścianę. Tak, to się kręci na takich wielkich kołach zębatych. Tak, chodź, pójdziemy, podejdziemy, przeczytamy, jakby był co napęd jest. Do, na śruby od stawu. Wiesz, bo to jest takiego. Taki napęd. Kolor tego morza i tego nieba się zmienia. To wieczorem będzie wypływać. W Polsce żyje około 7 tysięcy osób głuchoniewidomych. Ich codzienne funkcjonowanie wspierają tłumacze przewodnicy, którzy są przeszkoleni przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. To jest pierwsze. Zobaczmy też tego drewna tutaj, na tej zewnętrznej części. Okno. I tak samo. I tak samo. I u góry. Fajne, takie zrobione, wytapicerowane, no podświetlone tablice i ma światła stopu zapalone, wiesz? Jakbyś mogła się poczuć normalnie w samolocie. Osoby głuchoniewidome, a także z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną zapraszamy na bezpłatne oprowadzania i warsztaty do Muzeum Emigracji w Gdyni. Aby umówić bezpłatną asystę tłumacza przewodnika, oprowadzanie w języku migowym czy z elementami audiodeskrypcji, należy skontaktować się z nami tydzień wcześniej. Więcej informacji o ofercie Muzeum Bez Wyjątku 2018 znajduje się pod tym filmem. Zapraszamy!